Szanowni Państwo, tutaj padły słowa różne o umowach śmieciowych. Rzeczywiście mamy w Polsce dwa rodzaje umów. Jedne to są tak zwane umowy śmieciowe, czyli na przykład umowa o dzieło, umowa o zlecenie, tak się o nich mówi, a drugie umowy gnojowe, czyli umowy o pracę. Dlaczego gnojowe? Bo oczywiście gnój się kojarzy gorzej niż śmieci, a oczywiście umowy o pracę są dla pracowników znacznie gorsze. Dlaczego? Z tego samego powodu, dla którego rząd robi wszystko, żeby zmusić ludzi do tych umów o pracę. Otóż dlatego, że umowy o pracę wiążą się automatycznie z ogromnym haraczem, podatkiem za to, że ktoś wykonuje pracę. Przepraszam bardzo, panowie, pozwólcie wypowiedzieć się przedstawicielowi koła. W umowie o pracę automatycznie państwo zabiera około 40% wypracowanego przez pracownika dochodu. Oczywiście rząd kłamie, że to pracodawca jest zmuszony do tego, żeby płacić podatek od pracownika. To jest oczywista bzdura. No wyobraźmy sobie, jest człowiek, który zatrudnia 100 pracowników. Ci pracownicy wypracowują coś dla jego firmy, on nimi zarządza. Jeżeli nagle od tych 100 pracowników trzeba zapłacić 40% z ich pensji na państwo, bo to nie jest tylko brutto, to jest jeszcze super brutto, to jest od pracownika, pracodawcy, tam jest kilka podatków, ale to jest około 40% co najmniej. I nagle pracodawca ma zapłacić 40% od każdej pensji z każdego pracownika, no to oczywiście pracodawca nie wyczaruje tych 40% razy 100. Nie ma tyle, nie zarabia tyle, jego firma tyle nie zarabia. Co robi? No, musi mniej zapłacić pracownikom. Dlatego znam mnóstwo ludzi, mnóstwo młodych ludzi, w średnim wieku ludzi, którzy dogadują się z pracodawcami, mając wybór, czy chcą zarabiać nieco więcej na umowę tak zwaną śmieciową, czy zarabiać mniej na umowę gnojową, bo jak pracują na gnojową, to są zmuszeni z tej swojej pracy zapłacić masę pieniędzy do budżetu państwa. Praca w Polsce jest opodatkowana akcyzowo, jak towary tak zwane luksusowe albo szkodliwe. W Polsce tak jest opodatkowany alkohol, papierosy, benzyna i praca, czyli wszystko, z czego ludzie i tak nie zrezygnują. Dlatego po prostu ściągacie haracz z tego, a jak się pojawia możliwość, żeby ludzie uciekli od tego haraczu, to teraz staracie się do tego zmusić. Jeżeli chcecie, żeby poprawiły się warunki pracy pracowników, to nie róbcie tego odgórnie jakimiś komando inspekcjami pracy, którzy teraz będą mogli wchodzić bez zapowiedzi nagle do firm, tylko pozwólcie rynkowi się rozwijać. Im bardziej gospodarka będzie rozwinięta, im będziemy bogatsi, im lepszy będzie rynek pracy, tym ludzie będą mogli stawiać większe warunki swoim pracodawcom co swojej pracy. Tak jak na przykład, nie wiem, informatycy, programiści nie mają problemu ze słabymi warunkami pracy. Oni sobie przebierają zwykle, przynajmniej dobrzy programiści, w ofertach i wybierają sobie na przykład firmę, gdzie są kanapeczki, gdzie są jakieś tam piwo w piątek i tak dalej. I to załatwia rynek. Natomiast wy, jak będziecie w to ingerować, to będziecie tylko szkodzić gospodarce i przeszkadzać ludziom pracować. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.